O, a co to takiego? Czy to jakiś nowy pakiet VIP? Wydaje mi się, że są tutaj takie legendarne przedmioty, które były w pakietach w 2018. I co z tego, że ja mam je wszystkie? Ci, którzy wtedy nie grali, mogą teraz to zdobyć i to jeszcze w atrakcyjniejszych cenach. Nasza moderacja jest taka wspaniałomyślna. Co? Dosłownie nie mogę w to uwierzyć, po prostu. Spójrzcie na tę cenę. Tylko 1,5 miliona? O, jak miło, ktoś dołączył. Chodź do mnie, zapraszam. Na pewno będziemy super razem kopać. No Jezu, bez przerwy ginę na tej bitwie, ale w sumie to chyba dobrze, no bo przynajmniej ktoś sobie będzie mógł zarobić dużo XP i monet. Jestem przydatny. No nie, otworzyj skarb beze mnie. Ale trudno, tak już bywa. Na pewno poczekają z następnym, jak ja kocham naszą społeczność. O, znowu jakiś sławny youtuber wszedł do Nexusa. Lepiej wyjdę, bo co jeśli nagrywa? Jak ja uwielbiam naszą wspaniałą moderację. Są tak bardzo oddani dla naszej gry i tak bardzo się poświęcają. Po prostu kocham ich nad życie. Jezu, no, w Blockstar Planet jest tak strasznie dużo bugów, a gracze wykorzystują to przeciwko moderacji. Na przykład ten bug z lataniem na parkurze. Mógłbym go, jakby z nim wbić strasznie dużo levela, ale tego nie zrobię, bo to jest nieuczciwe, więc po prostu jak tak można? O Boże, strasznie się boję. Co jeśli moja ukochana moderacja da mi bana, nawet niesprawiedliwego? Gdyby dali mi niesprawiedliwego bana, nawet nie będę do nich pisać żadnych zgłoszeń albo jakichś skarg. Po prostu będę ich przepraszać do końca swojego życia. Jeju, mam zepsuty skok. Jak ja sobie teraz zagram? To nie jest wina moderacji. Wiem, że naprawdę bardzo się starają i dbają o Blockstar Planet. Ja nie mogę, no. Ten komunikat już mi wyskoczył drugi raz. Ale bez nerwów, każdemu się tak zdarza, po prostu może to jest jakiś zwykły błąd. Nacisnę na OK i sobie poczekam, aż wszystko będzie dobrze. Widzę, że jacyś użytkownicy sobie tam kopią i chyba zniszczę im tę dziurę, ale z drugiej strony na pewno byłoby im smutno, gdybym to zrobił. A poza tym, jak mieliby wyjść, gdyby był napływ lawy? Nie mógłbym czegoś takiego zrobić. Rety, ta osoba popełniła bardzo dużo błędów. Przecież ludzie będą ją wyśmiewać. Muszę jej pomóc. O, widzę tutaj jakiegoś nowego użytkownika. Skoro dopiero zaczyna grę, to w sumie chyba dam mu uśmiech. No bo przecież żeby sobie wbił trochę jakiegoś takiego levela, dam mu ten uśmiech, żeby sobie dobrze zaczął. O, jak sobie zabiorę kryształy tej osoby, no to będę taka bogata. Z drugiej strony tak nie powinno się robić. To bomba i kryształy tej osoby. Jeju, pomocy! Jakie ja mam ogromne lagi, co tutaj się dzieje? Chociaż z drugiej strony nie będę pisać tym do moderacji, bo to nawet nie jest ich wina i fajnie się tak gra, ale ja mam szczęście. Wow, tutaj jest ta sławna solka! Chociaż z drugiej strony może lepiej nie będę podchodzić i nawet nie będę pytać, czy będzie mnie dodawać do znaj. Po pierwsze, to zwykły użytkownik, jakby... Co z tego, że jest rozpoznawalna, a z drugiej myślę, że ma pewnie jakieś ciekawsze osoby, które może dodać do znajomych. Ja nie będę jej zaśmiecać. O, hejka! Hejka, hejka. Słuchaj, co sądzisz o tej nowej wersji Blockstar Planet, czyli Blockstar Planet Beta? No, jest po prostu najlepsza wersja, jaka kiedykolwiek była. Po prostu ja ją kocham całym sercem, jest wspaniała.